Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na naszej ulubionej stronie GeForce Skins. Pamiętajcie, że jak chcecie wygrać skina, bądź blika, bądź po prostu jaka będzie nagroda, łapa w górę, subik, dzwonem, komentarz oraz musicie używać mojego kodu promocyjnego, no bo jak kodu nie będziesz używał, to nie wygrasz żadnego konkursu. Pamiętaj o tym, musisz mieć mój kod, no bo zwycięzcę będę prosił o wysłanie potwierdzenia na Discordzie. Discord też macie w opisie, tak samo jak Instagrama, możecie zostawić followka. No co, my lecimy. Mamy 4800 dzisiaj i dzisiaj zaczniemy totalnie niestandardowo, bo ja będę otwierał skrzyneczki premium, które bardzo rzadko otwieram i muszę w ogóle je znaleźć, ale zapomniałem, że mam wyszukiwarkę. Premium 120 zł, są tu niesamowite skiny. Jest tu skrzynka Dragon Lore, skin Dragon Lore, Hole, Knight, Meduska, Fate i tak dalej, więc zaczynamy. Zrobimy też bitewki z tą skrzynką, no i mam nadzieję, że uda się coś fajnego wyciągnąć i w pierwszej skrzynce trafiamy Wulkana za 582 zł. No i już jest profit. Już jest bardzo ładny profit. Więc widzowie, trzymajcie kciuki. Może wyjdziemy dzisiaj na plus. Mam taką nadzieję. Chcę wydać te 5 koła na same te skrzynki, później sprzedać, zrobić jakąś batelkę. No i zobaczymy. Tutaj troszkę gorzej, ale uspik zawsze tą połowę zwraca. No ale my liczymy na coś mocnego. Tutaj na przykład bardzo słabiutko. Także lecimy dalej. Lecimy. Możecie dać znać w komentarzu, czy wy otwieraliście skrzyneczkę premium na GeForce Skinsie. Tutaj, no, leciutka strata, ale dawaj coś z górnej półki. Tu są naprawdę fajne procenty. Już z tej skrzyni trafiałem. Na przykład Ikarusa trafiłem, Serpenta. Także liczymy na coś jeszcze lepszego. Jeszcze przed nami ta i dwa razy. Oj, Blazik blisko. No na razie nic takiego wow, mega, jak to Patrycja Moczano śpiewa. No nie było, ale jeszcze jest wiara w nas. Chociaż, no będziemy dużo w plecy. Niestety będziemy dużo w plecy, ale to jest skrzynka, wiecie. Typu właśnie M4 Hole, jak wyleci. To już jest niesamowity profit. Dobra, sprzedajemy. No mamy dużą stratę. Mamy dużą stratę, nie oszukujmy się. Ale robimy bitwę. Robimy bitwę na skrzyneczek, nie wiem, 10 może premium. I zrobimy na 3 graczy. Zrobimy na 3 graczy. Cyk, 10 skrzyneczek premium. Robimy na 3 graczy taką bitwę. No i co? Mam nadzieję, że uda się tą bitwę wygrać. Jak nie, no to będzie ciężko. Dodajemy boty. Chyba, że ktoś wbije w trakcie. Mam nadzieję, no bo ogólnie wolę grać z użytkownikami niż z botami, ale niestety dzisiaj gramy z Ryanem i z Chadem, ale oczywiście da się wygrać, więc mam nadzieję, że się uda. Zaczynamy. Pierwsza skrzyneczka. Porówno, no tak naprawdę słabiutko, no ale jest potencjał. Jest potencjał w tej skrzynce, jak sami widzicie. Dobra, dla mnie skaucik, no i oby tak do końca. Znowu dla mnie, bo jest P90 Dead by Kitty. Lecimy dalej. Znowu skaucik. No okej, okay. Na razie jest w porządku, ale oni mają słabe dropy. Wiecie, tutaj okej, okay. Teraz dobrze dla każdego. No mam nadzieję, że uda się wygrać. Czekaj, bo mi w ogóle coś jakiś, jak oddech biorę, to jakiś, nie wiem. Aha, no właśnie o tym mówiłem. Auk Akihabara dla bota Ryana za 1400 zł. No i on już tego nie przegra. Chyba, że Blazik, bądź no coś w tym stylu. Szkoda, bo fajnie się zaczynało. No niestety. Ale ładna pulka. No mi się prawie zwróciło, temu też. No i 4200 z 1200. Bardzo dobra bitwa. O kurde. Dobra, nieważne. Mamy bitwę za 1092 zł. Lecimy, wchodzimy w to. Boniu, musisz być zniszczony. Jak to przegramy, to co nam zostanie? Zostanie nam się pożegnać Ginolt. Niestety nic nie dał, ale mamy dużo takich skrzyneczek za około stówkę, więc spoko. Ciekawski. No też nic ciekawego. Okej, okay, Tiger Speed dla Bonia. No, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Była tam bitwa za 6400 zł, ale no niestety. Nie dzisiaj. Trzeba też, wiecie, na spokojnie. Okej, okay, on ma drogą 108 zł. No, jak na razie ja mam tragiczny drop, a on znowu trafia M-kę. No nie, no jestem aktualnie, nie chcę brzydko mówić, ale jestem za przeproszeniem gwałcony. A mamy, nie wiedziałem, że to tyle jest warte.
Okej, okay, ale on dalej jest na prowadzeniu. No tu nie ma co gadać. Okej, okay, dla mnie meczka za 140, no może być równo. No, teraz to już jest koniec. No niestety, no widzowie. Tutaj nie wiem, co by musiało polecieć. No Boniu, no Boniu zgarnia. Boniu to zgarnia. Zostaje mi 6 stówek. 900 do 570 zgarnia 1500. No cóż, 620 zł zostało. No to jedziemy. Skrzyneczki premium 4, 5. Na 4 graczy. Dodajemy od razu boty. No i cóż, wierzymy, że poleci jakaś awupka Dragon Lore, albo Hole, albo Knight, albo Glock Fate, albo nawet ten AUK. Chad Arnold i Henry. 5 ostatnich skrzyneczek w dzisiejszym odcinku na bitwie. No i zobaczymy. Zobaczymy, trzymajcie kciuki. Zaczynamy słabo. Zaczynamy najgorzej tak naprawdę. Ale przed nami sporo skrzynek. Arnold trafia Fuel Injectora za 420 zł. Meduska. Czemu nie Kongo? Czemu nie Kongo TV? Uwaga. No nie, no musiał... No nie, no tu... Musiałbym dropnąć coś niesamowitego i niestety. Zgarnia to bot Henry 2400. No cóż. Dzięki wam bardzo za oglądanie, widzowie. I chłop dostał 177 zł gwarantowanego skina po przegranej battle. No cóż. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych. No i na razie.